Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tańcem solowym. Czy Ty też czujesz, że Twój taniec solowy wymaga poprawy? Czy Ty też czujesz, że w tańcu solowym, jeśli już do niego dochodzi, a w klubach jest to bardzo częsta sytuacja, zaczynasz zawsze od tańca solo, czujesz się nieswojo, czujesz się sztywno i wolisz tak naprawdę stanąć pod ścianą i napić się czegoś? No, wiem, że tak jest. A więc dzisiaj zajmiemy się tym, jak to poprawić, jak z tym działać, tak abyś poczuł się w tym lepiej i nigdy już nie czuł spiny o to, że no, czujesz się w tym po prostu źle. Mam na imię Monika i jestem wieloletnią instruktorką tańca dla mężczyzn. Jeśli interesuje Cię temat tańca i nie chcesz przegapić żadnych materiałów, to już teraz daj suba i kliknij w dzwoneczek. Pokażę Ci dzisiaj trzy gotowe ruchy solo. Gotowe to znaczy skończone, a więc nie tylko Twoje nogi, ale też Twoje ręce, ułożenie ciała, tak abyś od razu dobrze w tym wyglądał. Pierwszy z nich. Pierwszy z naszych ruchów bazuje na kroku bazowym, dostawczaku, a więc krok, dostaw, krok, dostaw. Robisz krok do boku, dostawiasz nogę, krok w drugą stronę, dostawiasz nogę. Proste, prawda? Powtarzamy coraz szybciej. Powtarzasz sobie ten ruch, pamiętaj o prostej postawie. Ona zawsze dobrze i pewniej wygląda i pamiętaj o kontakcie z otoczeniem, a więc nie chowaj się, nie uciekaj wzrokiem, tylko bądź tutaj otwarty, obserwuj otoczenie, bądź taki dumny i zawsze to się dobrze prezentuje. Twoje ręce, bo teraz nimi się zajmiemy, podegnij w łokciach, a więc nie zaciskaj pięści, tylko miej je tutaj w okolicy brzucha. I teraz. Źle wygląda, kiedy Ty robisz krok duży, a więc unikaj tego. Generalnie nie jest to dobre, nie wygląda ani zgrabnie, ani interesująco. Tego unikamy. A więc mamy Twój krok bazowy, mamy ręce przy ciele i teraz możemy dodać do tego delikatny skręt. Wyobraź sobie, że tutaj jest takie drzewo i Ty drzewo spokoju. Poruszasz się wokół pnia. Okay? Czyli skręcasz. Starasz się dopasować kształtem do pnia. Okay? Działa? Super. I teraz możesz wykorzystać dla podkreślenia rytmu takie pstryknięcie, aczkolwiek pamiętaj, że na imprezie tego nie jest słychać, a więc możesz po prostu wybijać rytm dłonią, nie musisz pstrykać, nikt tego nie usłyszy, a więc ważne, abyś Ty tutaj zajął czymś ręce, to jest najważniejsze, wizualnie i podkreślał po prostu rytm. Bo zobacz, jeśli ja tego nie robię, okej, okay, no super, ale bez szału, fajnie jest coś tutaj jeszcze dodać dla rytmu, dla charakteru. A więc dodajemy, czy z pstryknięciem, czy bez niego, rączkę. Ruch drugi. Zmieniamy teraz kierunek naszego kroku. Zamiast do boku będziesz chodził do przodu i do tyłu. Zobacz, jak to wygląda. Ja zacznę sobie od nogi lewej, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia w tańcu solo. Idziemy, lewa, dostaw, prawa, dostaw, raz, dwa, trzy, cztery. A więc zmieniliśmy kierunek i dodamy teraz ręce, ponieważ dla pełnego Twojego ruchu właśnie no, jest to istotne. A więc do przodu zostawimy ręce w ten sposób, czyli przy ciele, ale łokcie są dosyć szeroko, nie zaciskaj gazety pod pachą, nie wygląda to dobrze. Szeroko łokcie, ale idąc do tyłu podniesiemy ręce lekko do góry i znowu możesz pstryknąć, możesz wskazać palcami sufit, cokolwiek. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest nasz ruch drugi. I teraz błędy, jakie tutaj mogą wystąpić. Uwaga, nie chodź cały czas na wprost, czyli raz, dwa, trzy, cztery. I proste ręce, to jest killer tutaj. To znowu zajmuje dużo czasu, wygląda tragicznie i bardzo topornie. Ręce muszą już być gotowe do ruchu w pierwszym kroku, a więc raz, dwa, idąc do tyłu już zacznij je podnosić. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Wtedy wyglądasz na wyluzowanego, wyglądasz jakbyś miał dużo czasu na wykonanie wszystkich tych elementów. Ruch numer trzy. Nasz trzeci ruch nie będzie wymagał nawet od nas kroków, dlatego że zostaniemy w miejscu, ale będzie wymagał rytmicznego uginania kolan. Uwaga, próbujemy. I raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa. Wydawałoby się, że to taka podstawowa funkcja kolan, prostowanie i uginanie. Ale w muzyce, w tańcu nie każdy wpadł na to, aby używać tej funkcji. Zachęcam. I teraz spróbuj przechodzić sobie ciężarem swojego ciała z jednej nogi na drugą, a kolana wciąż pracują symetrycznie, wciąż
oba tak samo, a więc prostujemy, uginamy, a nie na przykład jedno kolano pracuje i zgina się, a drugie zostaje sztywne. Oba. Czyli balansujemy. Na razie ręce są zgięte w łokciach i takie pozostaną, bo to jest bardzo dobry ruch sam w sobie. To, co możesz zrobić, to kręcić ósemki w ramionach i to doda tutaj charakteru temu krokowi. Proste, prawda? Musisz być pewny i przekonany co do tego, co tutaj robisz. Jeśli ty w tym kroku zaczniesz puszczać powoli ręce, odpuszczać w zasadzie wszystko, to o co chodziło? Więc pamiętaj, zmobilizowany cały czas, tak jakbyś szykował się do walki, a więc nie odpuszczaj energii ani w rękach, ani w nogach. Łączymy nasze trzy ruchy w całość i zobaczymy, co my z tego wyczarujemy. Ruchy możesz łączyć oczywiście w dowolnej kolejności, nie ma to żadnego znaczenia. Utwór też trochę trwa, a więc pamiętaj, że im większa różnorodność, im większe zmiany, jeszcze najlepiej byłoby do tego wszystkiego, abyś te zmiany dokonywał do muzyki. To by było już w ogóle ekstra, ale generalnie kolejność nie ma znaczenia, możesz zacząć od którego ruchu chcesz i tańczyć go przez taki czas, jaki tylko ci się podoba. Ale najważniejsza jest w tym wszystkim zmienność i do tego Cię zachęcam, aby nie tańczyć przez pół utworu jednego ruchu, bo super go wyćwiczyłeś w domu, tylko go po jakiejś chwili zmienić. Ja zaprezentuję Ci teraz trzy ruchy po kolei, połączę je, zapętlę i zatańczę do muzyki. Zobacz, jak to wygląda. Pierwszy nasz ruch. Drugi. I trzeci. Zapętlamy i zaczynam od początku. Drugi. I trzeci. Tańczymy do muzyki. Mam nadzieję, że dzięki tej lekcji już nigdy nie zawahasz się użyć tych ruchów na imprezie i nie będziesz się zastanawiał, co tak naprawdę możesz zatańczyć solo i czy to dobrze wygląda. Jeśli chcesz poznać więcej takich ruchów, odsyłam Cię do kursu tańca solo dla mężczyzn, który znajdziesz w opisie do tego filmu.